Witam, z tej strony Rafhard. W dzisiejszym odcinku zobaczymy, co znajduje się w pudełku firmy Harder & Stenbeck Metal Warren Fabric Grafo T1. Jest to wersja 2.0, podobno bardziej twarde dysze, bardziej twarde igły, bardziej to jest wszystko wytrzymałe. Pudełko dosyć ciekawe, bo tutaj mamy takie zaokrąglone brzegi. Kartonowe opakowanie, które zdejmujemy. Z tyłu mamy instrukcję obsługi. Język niemiecki, język angielski. Czy po polsku też tutaj coś znajdziemy? Chyba nie. Z tej strony nie, a z drugiej nie, nie ma. Jest tylko... Niestety nie. Jest to tutaj opisane wszystko w języku angielskim. Myślę, że ci, którzy mieli angielski, dadzą sobie radę generalnie. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery rodzaje dysz, które są w różnych typach areografu. 0,15, 0,20, 0,40, 0,60. My mamy T1, czyli to jest najmniejsza dysza, 0,15, coś, co pozwoli nam bardzo dokładne rzeczy malować. Nie mamy dużego zbiornika, więc to też jest plus, jeśli chodzi o małe detale, które będziemy malować. Mamy tutaj osłonę tutaj dyszy, plus uszczelka, plus taki tutaj zatykanie. Ok, tak widzicie, zdejmuję tutaj to i wtedy możemy sobie tutaj tą osłonę dyszy założyć, ale to za chwilkę. Ja sobie tutaj założę jednak to na razie. Dobra, przyjrzyjmy się może tutaj, jak wygląda wykończenie wnętrza. Bardzo fajnie. To jest wystarczająca pojemność, żeby w 7.2 coś tutaj podziałać. Zawsze tej farby możemy dolać. I teraz taka moja uwaga. Zobaczcie, co się stało ze spustem. Spust nie działa, nie idzie go wcisnąć. To jest specyficzny aerograf, dlatego że... Jeżeli odchylamy do tyłu, to otwieramy też również przepływ powietrza. Gdzie jest tutaj ta igła? O, widzicie? Igła znika. 0,15 to jest naprawdę bardzo mało. Dobra. I mamy tutaj quick fix, czyli tutaj możemy sobie ustawić maksymalnie, ile możemy sobie odchylić i później do tego jak gdyby szybko wrócić. Dobra, to sobie ściągamy. Tak tutaj to wygląda. Wszystko bardzo porządnie. No wiadomo, to jest produkowane w Niemczech. Spróbujemy teraz pozbyć się igły. Robimy to bardzo delikatnie, ponieważ nie chcielibyśmy jej uszkodzić. Ona jest 0,15. To jest bardzo mało. Dobra, jedziemy dalej. Mamy zaworek powietrza. Zaworek powietrza wygląda tak. I to jest standardowe. Widzieliście to już też. A tutaj dosyć mocno jest, tak. Mocna igła jest. I teraz patrzcie, co się dzieje. Wytłumaczę wam. Nie wciskamy, tylko przesuwamy do tyłu. Jak przyciskamy do tyłu, widzicie, co się dzieje? Zamyka się. O, spróbujemy tak. Widzicie? Cyk, cyk. Nie wciskam, tylko przesuwam. I się wtedy tutaj zawór powietrza otwiera. Tym samym też się cofa. No teraz tego nie zobaczymy, bo igły nie mamy. Ale tutaj rozkręcamy dalej. Skręcamy dalej. Zachowujemy szczególną ostrożność. Mamy tutaj dyszę. 0,15. Ok.
I mamy takie bardzo, bardzo małe nacięcie. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest kurnia kosmos. Więc tutaj byle czego nie wlejemy. Znaczy możemy byle co wlać, ale to wtedy można się po prostu dysza zatkać i tyle. Tutaj mamy standardowa taka końcówka z uszczelką gumową. Czyli standardowa jak na 0,15, tak? Bo nie wiem, czy do 0,20 jest taka sama, musiałbym poszukać. Tutaj mamy tą osłonę. I jedziemy dalej. Tutaj już mamy pokazane, jak to wszystko wygląda. I teraz może rozkręcimy sobie tył. Wow. Tak on wygląda. To jest sprężyna w środku. Czy to jest jakoś rozbieralne? Jeszcze jest. Tutaj można było odkręcić, ale już tego nie będę robił. I tutaj mamy... Tutaj mamy... O, jeny, wyleciał spust. Spust wygląda, zobaczcie, w ten sposób. To jest dopiero ciekawostka, nie? Czyli nie mamy płaskiego, którego wciskamy, odchylamy, tylko mamy coś pod kątem. O, tu już jest troszeczkę wytarte, czyli on już tutaj testowany musiał być. W fabryce pewnie. Taki tutaj grzybek troszeczkę. To jest ciekawostka. No, podobno to chwilę trwa, zanim człowiek się przyzwyczai. Tutaj mamy wykończenie. Zobaczcie, tutaj mamy jakiś taki czpień, na którym się opiera. Czyli to musimy włożyć tutaj i zahaczyć. O. I w ten sposób to nie wyleci. A wygląda to od tyłu tak. Czyli jest zaczepiony ten czpień. Dosyć ciekawe podejście do życia i do sprawy malowania. Czyli mamy tak naprawdę inną jak gdyby funkcyjność. Znaczy funkcyjność jest taka sama, ale inaczej to robimy. Czyli nie wciskamy, tylko przesuwamy i takie dwa w jednym. Więc musimy zapamiętać o jedną czynność mniej. No ciekawy jestem, jak będzie mi się tutaj to tym malowało w ogóle, nie? To jest zupełnie inny spust, już nie mamy standardowego, tylko mamy taki właśnie tutaj wynalazek. Dobra, to chyba jeśli chodzi o pudełko, to chyba wszystko. Tutaj już pod spodem raczej nic nie będzie. Tutaj mamy 0,15, no i tak jak powiedziałem, mamy tą osłonę, jeszcze ją wyciągnę. Tutaj mamy dodatkową jakąś uszczelkę. I tutaj mamy... Ciekawe, od czego jest ta uszczelka. Muszę to zaraz sprawdzić. No bo to jest tutaj... To jest jak gdyby naprzód się to tutaj wrzuca. A ta uszczelka jest... Nie wiadomo dlaczego. Nie do dyszy. Ale dodatkową uszczelkę by dali. Nie wiem. Nie wiem, do czego ona jest. Muszę po prostu poszukać, sprawdzić. Zresztą mam też zestaw uszczelek osobno, jak gdyby, także będę mógł to dopasować, czy to jest jakoś uniwersalna, bo tutaj HNDS dąży do tego, żeby po prostu większość uszczelek pasowała do wszystkich jego produktów. Dobra, słuchajcie, dzięki bardzo za oglądanie. Tutaj generalnie jest instrukcja, także można sobie tutaj, jeżeli ktoś zna angielski, to można sobie poczytać, ale tak powiedziałem, to jest do precyzyjnych prac. 0,15 to jest naprawdę bardzo mało. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Myślę, że odcineczek tutaj z jakiegoś takiego pierwszego malowania też na pewno będzie zrobiony. Także w najbliższym czasie, ja też tutaj ten inbox postaram się jakoś tak w tygodniu, żeby wpadł na kanał. Więc jeszcze raz, jak się podobało, to łapka w górę, jak się nie podobało, to łapka w dół. Jeżeli jesteś zainteresowany tematem różnych cudów modelarskich, to zapraszam do subskrypcji kanału. Jeśli nie, to nie. Pozdrawiam serdecznie.